Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Dziś z nami Krzysztof Wojczal, autor książki Trzecia dekada, Świat wczoraj i dziś. Nie, Świat dziś i za 10 lat, przepraszam. Książkę oczywiście gorąco polecamy. Panie Krzysztofie, zanim zaczniemy rozmowę, a będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje wokół tematu bydgoskiego i pocisku, który się tam pojawił. Zacytujemy komunikat dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych generała Tomasza Piotrowskiego. Chciałbym zwrócić się z apelem o rozsądek, o to, abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje, abyśmy byli rozsądni w tym, co robimy, abyśmy bardzo ambitnemu i agresywnemu przeciwnikowi nie dawali pożywki, nie dawali się dzielić na grupy, bo ten przeciwnik już tylko na to czeka. O kim mówi generał i co tak naprawdę wiemy dziś na temat sytuacji z rosyjskim pociskiem pod Bydgoszczą? Jak zwykle w tego rodzaju przypadkach bardzo dużo by trzeba było spekulować, się domyślać, żeby opowiedzieć to, co mogłoby się wydarzyć, z tego względu, że mamy niestety, pojawiły się dwie różne wersje wydarzeń, jeśli chodzi o tą kwestię tego pocisku, który spadł koło Bydgoszczy. I problemem nie jest fakt, że ten pocisk tam się pojawił, że on tam gdzieś spadł, że go nie powstrzymano w jakimś zakresie, w mojej ocenie, bo tutaj pojawia się dużo od razu takich głosów krytycznych, że jak to wygląda nasza armia, jak wygląda nasza obrona powietrzna, jak wyglądają procedury, skoro takie rzeczy się dzieją i niestety takie rzeczy się dzieją, nawet gdybyśmy posiadali odpowiednie systemy, to coś takiego mogłoby być nie do uniknięcia. Możemy jedynie zminimalizować, powiedzmy, ryzyko wystąpienia takiego rodzaju incydentów. Innymi słowy, nabyć takie systemy, czy to rozpoznania, czy radarowe, czy też efektory, które są w stanie zestrzeliwać tego rodzaju pociski, żeby zminimalizować takie ryzyko. Natomiast wykluczyć się go nie da. Problem jest w tym, że my te programy zbrojeniowe w tym właśnie zakresie, co do zasady, bo tam nie wszystko jest jeszcze realizowane, ale plany są, co do zasady realizujemy, tylko problem jest w tym, że my zaczęliśmy je realizować rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu, 4 lata temu, a dostaw jeszcze nie ma i nie mamy systemu spójnego, który by to wszystko spinał i który by działał. Tak więc no, w tej materii ja bym po prostu apelował o spokój i o rozsądek, z tego względu, że jesteśmy w jakimś procesie, bardziej na początku niż na końcu tego procesu, jeśli chodzi o budowanie potencjału militarnego naszego wojska, naszego państwa. I ta płaszczyzna czysto militarna rzeczywiście na razie kuleje. To trzeba powiedzieć na wielu płaszczyznach, trzeba powiedzieć to wyraźnie, ale z drugiej strony no, idziemy w dobrym kierunku. I no, tak jak już mówiłem, jesteśmy na jakimś początku procesu. Problem polega tylko na tym, że wydaje się, że do wczoraj można byłoby, bo tutaj jest ta warstwa militarna i warstwa polityczna. I ta warstwa polityczna tutaj w tej materii wydaje się, że decyduje o tym, jak bardzo nagłośniona jest ta sprawa, jak bardzo ona wywołuje dużo emocji i w zasadzie też trochę chyba dzieli jednak na nasze społeczeństwo. I wydaje mi się, że do wczorajszego dnia można było tą sytuacją również na płaszczyźnie politycznej zarządzić lepiej. I mleko się nam rozlało. Sytuacja wygląda w taki sposób, że w mojej ocenie, z tego co ja się jakby orientuję i z tego co ja obserwuję media społecznościowe, minister obrony narodowej nie ma zbyt dużego zaufania w tej chwili, jeśli chodzi o to swoje oświadczenie wczorajsze. A więc w zasadzie tak naprawdę strzelił sobie w kolano, można powiedzieć, politycznie, a jednocześnie podważył kompetencje jednego z najwyższych dowódców w siłach zbrojnych. A więc taki ustrzelony dublet. No właśnie, i to może być problem, nie wnikając w to, kto jest za co odpowiedzialny i jak ta sprawa wygląda rzeczywiście, bo tego nie wiemy. Do tego oczywiście tutaj jakby oliwy do ognia trochę dolał generał Andrzejczak, który powiedział, że przekazana była informacja z płaszczyzny wojskowej na płaszczyznę polityczną.
Tak więc była informacja według niego do polityków, że taki incydent miał miejsce w grudniu i ta informacja dotarła jeszcze w grudniu. Natychmiast jak to się stało. Także wydaje się, że to w zasadzie jest bardziej problem polityczny. Na płaszczyźnie tej takiej kwestii, w kwestiach bezpieczeństwa i obronnej, i militarnej, no jest problem, tak jak już mówiłem, jesteśmy na początku procesu, bardzo wiele osób będzie uderzało w, i ja się nie dziwię, że to naprawdę może podważyć zaufanie społeczeństwa do tego, jak, czy w ogóle my jesteśmy gotowi do obrony i czy jesteśmy w stanie, czy to był, to, ten pocisk mógł mieć ładunek właśnie nuklearny na przykład i co by się wtedy stało. Natomiast no, to można było przekuć troszeczkę chyba w coś dobrego. To znaczy mamy proces, który trwa, można było powiedzieć, że właśnie po to inwestujemy tak bardzo, tak duże środki w rozwiązania, w bezpieczeństwo, w inwestycje w armię, żeby minimalizować ryzyko wystąpienia takich sytuacji. To po pierwsze, a po drugie można było z pewnością i wydaje mi się, że to nie jest na to za późno, to trzeba jeszcze będzie zrobić, żeby wystąpić do sojuszników o zwiększenie obecności, zwiększenie potencjału w Polsce. To też jest płaszczyzna, to mówił u mnie generał Nowak, że jest potrzeba samolotów, rozpoznania, które mogłyby też prowadzić walkę radioelektroniczną przy okazji, ale no generalnie te ałaksy, które latają nad Polską, one być może nie latają tak często, jakby powinny latać, czyli nie dają tego obrazu cały czas, 24 godziny na dobę, a tego być może teraz byśmy potrzebowali właśnie, także jest dużo do zrobienia i można w ten sposób jakby przekonać i społeczeństwo i zachodnich partnerów na arenie międzynarodowej, że potrzeba więcej inwestycji, potrzeba więcej wydatków, ale z drugiej strony potrzeba nam większej też pomocy na tą chwilę, póki my się sami nie zbudujemy. No tak, a sytuacja się troszeczkę wymknęła spod kontroli wczoraj, tak mi się wydaje. Tylko ja się zastanawiam nad jednym. Jeżeli o incydencie mówimy w okresie, bo miało to miejsce przecież w grudniu, mamy kwiecień, czyli tak naprawdę mamy 5 miesięcy, jesteśmy krajem wschodniej flanki NATO, mówimy cały czas o polskiej obronie przeciwlotniczej, pojawiają się przecież informacje, że zarówno strona amerykańska i ukraińska o tym informowała, to skąd to całe zamieszanie? Czy to był może problem jakichś przepisów, czy na płaszczyźnie komunikacji między siłami zbrojnymi a Ministerstwem Obrony? No właśnie ten wątek komunikacji, ja powiem szczerze, że tak, że ja nie zdziwiłbym się i tutaj będę spekulował, że politycy wiedzieli. I trzeba zauważyć, że tego rodzaju incydent, on nie uderza, znaczy nie uderza tylko w zdolności sił zbrojnych RP, ale uderza w wizerunek NATO. I to po pierwsze. Po drugie, jak miałoby zareagować NATO, gdyby jeden z sojuszników przyznał, że doszło do ataku rakietowego na jego terytorium ze strony rosyjskiej? Tego rodzaju, to jest po pierwsze, jakie są wnioski? Po pierwsze, jak bardzo potrzebujemy systemów i zdolności do odpierania tego rodzaju zagrożeń. No bo gdyby ten pocisk został zestrzelony na naszej granicy, to nie byłoby problemu. A druga kwestia jest taka, że wydaje mi się, że jest bardzo prawdopodobne, że tego rodzaju incydenty, one ich było, może nawet było ich więcej, ale generalnie polityka jest taka i to jest duża polityka, nie nasza krajowa, tylko międzynarodowa, natowska, żeby tego rodzaju incydenty wyciszać, no bo w reakcji musielibyśmy, nie wiem, wypowiedzieć wojnę Rosji. No nikt chyba tego nie chce. I z przyczyn politycznych jakoś trzeba zarządzać sobie tego rodzaju sytuacjami. Wyciszanie tego wydaje mi się, że ma jakieś uzasadnienie, ale z drugiej strony trzeba by było jakoś też odpowiadać w taki sposób, żeby Rosjanie zrozumieli, że nie mogą sobie strzelać w tym kierunku zupełnie bez reakcji, ale to jakby robić takimi kanałami, które nie są widoczne
publicznie. Czyli odpowiedzieć w jakiś sposób może asymetryczny. No, to już jakby jest kwestia też odrębna, ale tu właśnie jest ten problem, że być może była wiedza polityków, ja obstawiałbym, że prawdopodobnie właśnie tak było. Z drugiej strony jest ta płaszczyzna międzynarodowa, czyli niejako zgoda na to międzynarodowa, żeby tego rodzaju incydenty jednak trzymać z daleka od publiki. No ale nam się nie udało. Tutaj też system zawiódł, bo ten pocisk został znaleziony przez cywila i wszystko trafiło do sieci. Także zawiódł ten system w kwestii minimalizowania strat, czyli żeby ukryć to, co się stało i żeby to nie wypłynęło. No ale jak już wypłynęło, to tutaj jakby zawiódł drugi, wydaje mi się, pułap, czyli zarządzania takiego rodzaju kryzysem politycznym, nazwijmy to w ten sposób. No i o to też bym chciał zapytać, no bo wiemy już mniej więcej, skąd ten pocisk został wystrzelony. Ukraińcy o tym informują. Żadna armia świata nie stwierdzi, czy ten pocisk, który sam wspomniałeś, może przynosić ładunek nuklearny, czy on jest uzbrojony, czy nie. On wlatuje w naszą przestrzeń powietrzną i spada, tak? No bo rozumiem, stracili go na pewnej wysokości z radarów i przez te 5 miesięcy trwały jakieś poszukiwania. Więc no 5 miesięcy zajęło naszym siłom zbrojnym znalezienie. No właśnie to jest pytanie, co się działo później, no bo według MON-u poszukiwań pocisku zaprzestano 19 grudnia już. No i teraz pojawia się pytanie, dlaczego nie szukano do skutku. No bo chyba tak trzeba by było to w ten sposób trzeba byłoby działać, jeśli chcemy to zatrzymać, powiedzmy, w tajemnicy. No i tak, to jest naprawdę, to jest teraz trudny orzech do zgryzienia. Wydaje mi się, że lepiej można by było tym zarządzić, gdyby wczoraj nie padło to oświadczenie. I no bo o tym wiedzieliśmy też już jako opinia publiczna od kilku tygodni, prawda? I gdzieś ten temat się przejawiał, wiadomo, że była krytyka i tak dalej, ale nie było takiej wielkiej, wydaje mi się, jeszcze burzy. Czy może były kontrowersje, ale dałoby się to jakoś racjonalnie wytłumaczyć. A w tej było chwili wiele mniej emocji niż choćby z przewodowym, no było wiele, przynajmniej do wczoraj. Tak, natomiast teraz no, jest taki mentalny niesmak, mi się wydaje, który pozostanie z nami na długo. Ale być może to zostanie przekute też na pozytywy. Ja teraz powiem szczerze, że cały czas na gorąco dochodzę do nowych wniosków. I teraz tak się zastanawiam, czy przypadkiem to się nie przekuje na coś pozytywnego, w tym sensie, że jednak widać, że ta społeczność, przynajmniej internetowa, która jest bardziej rozeznana w tematach wojskowości i bezpieczeństwa, nie wiem, jak to się przełoży później na ogół społeczeństwa. Ogół społeczeństwa, mi się wydaje, że będzie przerażony tym, że te pociski są w stanie wlecieć w naszą przestrzeń, co w zasadzie dla nas, ludzi zainteresowanych tematem, no wiedzieliśmy, że to się stanie przecież nie czy później, że się to może stać. Natomiast no, pojawia się jakiś takiego pewnego rodzaju ruch i solidarność i poparcie dla wojskowych. I być może to się w jakiejś dłuższej perspektywie przełoży na całe społeczeństwo. Może to będzie jakiś proces pozytywny. Ale na razie to jest podział, tak? Bardziej ten temat dzieli niż łączy, niż solidaryzuje. No bo też są ludzie, którzy uważają, że to wina wojskowych, no bo stało się to, co się stało fizycznie, więc to są wojskowi na pewno za to odpowiedzialni. Ktoś powinien dać głowę. Także no, to jest bardzo trudny temat. Ja powiem szczerze, że nie wiem, nie mam pomysłu, jakby to można było tym zarządzić, ale wydaje się, że nie zrobiono tego optymalnie. Wiesz co, ja troszkę poszperałem w przepisach. Gdzieś tam dotarłem do jakiejś informacji, że dowódca operacyjny Sił Zbrojnych, który trochę od ministra Błaszczaka teraz zbiera po głowie, jego ograniczają też przepisy, bo na przykład w przypadku porwania samolotu to ma możliwość wydania rozkazu zestrzelenia takiej jednostki, a przepisy nie określają, co w przypadku pocisku. I tu chyba spada odpowiedzialność na ministra obrony czy na prezydenta. Więc pytanie tak, teraz, no to są już kwestie takie czysto proceduralne, jak to wygląda w procedurach na czas pokoju, jak to wygląda
na czas wojny. Ja powiem ci szczerze tak, że nawet niezależnie od tych procedur, życie jakby się toczy, są pewnego rodzaju okoliczności. I ja nie wiem, czy to było tyle czasu, żeby zadzwonić do ministra, a minister powiedziałby: słuchajcie, zestrzelcie, a na przykład mogło być tak, a właśnie straciliśmy. Tak, tak. No i nie dało się z tym nic jakby zrobić pod względem fizycznym, bo ja wydaje mi się, że tak mogło być, że nie było fizycznie takich możliwości, żeby poradzić sobie z tym problemem. No i jakby póki ten problem został jakby no tutaj... informacja o tym wydarzeniu, powiedzmy, świadomi byli tylko tego ludzie u władzy, czy też w najwyższych rangach wojskowych, po tym nie było problemu, tak? No ale jak to wypłynęło, to się zrobił bardziej problem też polityczny. No i teraz będziemy mieli pełno nagłówków i oświadczeń partii czy zawiadomień do prokuratury, tak? Tylko z jednej strony daliśmy pożywkę, no bo to co mówisz, modernizacja polskiej armii postępuje, chwała za to ministrowi Błaszczakowi, ale z jednej strony, jeżeli mówimy o grudniu, no to wtedy też była dość duża debata o patriotach niemieckich i o gwarancjach, że polskie niebo jest bezpieczne. No to tutaj niewątpliwie będziemy mieli długą pożywkę polityczną. No tak, te deklaracje polityczne, które służą polityce, a często nie odzwierciedlają całkowicie rzeczywistości, one są zawsze ryzykowne, no bo rzeczywistość, realia mogą je zweryfikować. I to się rzeczywiście tak stało i te zapewnienia zostały zweryfikowane negatywnie. I to może mieć zły wpływ na społeczeństwo w takim sensie, że ludzie, którzy są mniej poinformowani, oni może byli już świadomi tego, że my już tą obronę przeciwrakietową, przeciwlotniczą, te wszystkie systemy, że my to już zrobiliśmy i to i tak nie działa. Więc po co wydawać na armię? I to jest duże zagrożenie, żeby przekonywać ludzi, że tak nie jest. To znaczy, że my rzeczywiście jesteśmy w tym procesie na początku i gdybyśmy go zakończyli, to może by się stało inaczej. Ale musimy ten proces zakończyć. To jest niezwykle ważne, żebyśmy budowali cały czas i robili swoje pomimo takich incydentów. No to mi się wydaje, że to jest najważniejsze przesłanie. Ja tak staram się jakby z tym dotrzeć, ale... Zgadzam się z tobą w 100%, tylko muszę się ciebie zapytać w takim razie, jaki mieli cel Rosjanie według ciebie, kierując ten pocisk? Co, sprawdzanie naszej reakcji, jak działa wschodnia flanka NATO? Jaki to był interes? Czy przypadkiem może mieliśmy do czynienia z jakąś brawurą, czyli znając Rosjan, może gdzieś indziej celowali, a poleciało gdzie poleciał? No bo Kinzhou też nie należy do jakichś, przepraszam, CH-55 nie należy do jakichś nowoczesnych pocisków, tak? No i wiesz, i tutaj znowu mamy takie rozdwojenie jaźni, bo nie wiemy, co się stało, bo mamy informacje od ministerstwa, że pocisk przeleciał w zasadzie, jak rozumiem, przez strefę powietrzną Ukrainy. I Białorusi. No właśnie, ja tak zrozumiałem z tego komunikatu, że to Ukraińcy o tym ostrzegali, więc oni to widzieli, być może nawet mogli zestrzelić. No a z drugiej strony jakby właśnie wskazuje się na to, że ta trajektoria lotu, miejsce, gdzie spadł pocisk, no wiele sugeruje, że ten pocisk nadleciał właśnie z Białorusi jednak. Tak, znaczy wiesz co, ja rozmawiałem z jednym z wojskowych, on powiedział, że na pewno wleciał w przestrzeń powietrzną Białorusi. Sam określił, bo prowadził na ten temat jakieś analizy. Ale to wleciał ten pocisk, gdy na przykład mógł na przykład lecieć z Ukrainy na Białoruś, to dopiero do Polski? Nie, czy... wiesz co, zwrócił uwagę, odesłał mnie do strony, nie miałem jeszcze okazji nawet zajrzeć warunków pogodowych, jakie wtedy panowały. Mhm. Były dość kiepskie. W pewnym momencie prawdopodobnie ten pocisk miał w związku z pogodą taki ruch, bym powiedział, zygzagowaty wręcz w pewnym momencie i na pewno przynajmniej z jego wiedzy wleciał w przestrzeń Białorusi na terenie... Ale Polski. Skąd w takim razie, gdzie był wystrzelony? Wystrzelony według niego był w rejonie Kurska. Aha, czyli z Rosji jeszcze. Tak, tak, bo wiesz, ja zapytałem, że często te pociski leciały gdzieś tam z Morza Czarnego, wiesz. No, nie, tak. On stwierdził, że zresztą nawet jak wejdziesz na jakieś tam już, często mapy pokazują gdzieś tam te okolice właśnie Kurska, itp. No i mówi, że o tym, co sami Rosjanie gdzieś tam, osintowe fora rosyjskie mówią, że celność tego pocisku no jest nikła, no bo jeżeli on ma przenosić ładunek nuklearny, to czy on trafi w to miejsce, czy w to, a warunki pogodowe w momencie, gdy on powiedzmy zaczął spadać, były na tyle, że on już sam stracił, wiesz, tą manewrowość. I problemem było takie, że nie wiedzieliśmy, gdzie on spadnie. Prawdopodobnie pierwsze poszukiwania były gdzieś w rejonie województwa łódzkiego. Aha.
No tak, no i teraz no to teraz jakby wiesz, dużo też sam opowiedziałeś, więc na tej podstawie, co tutaj przedstawiłeś, no to nie wiem, to co, chyba Rosjanie po prostu nie mieli celu, tylko ten pocisk po prostu się zabłąkał. No na to wygląda, bo jeśli on leciał aż z kierunku Kurska, no to, tak, to naprawdę miał wiele kilometrów na to, żeby zboczyć z kursu, prawda? No, tak jest. Jakby to było wystrzeliwane z Białorusi, nie? No to... Tak jest. My teraz możemy powiedzieć, że był nieuzbrojony, był tam jakąś tą masą wypełniony, no ale tak, tego nie wiedzieli nasi jacyś operatorzy, więc mogę sobie gdybać, co w ich głowach się działo, gdy nagle nadlatuje rosyjski pocisk tego typu na nasze terytorium. No myślę, że był jakiś moment zapalny. No... Wiesz, z tego co ty powiedziałeś, to wynika, że Rosjanie rzeczywiście nie mieli żadnego planu, to był jakiś w ogóle przypadek, a nawet gdyby chcieli testować, wiesz, naszą przestrzeń powietrzną tego rodzaju pociskiem, to z pewnością nie planowali, że ten pocisk nie zostanie odnaleziony przez 4 miesiące, a następnie wywoła burzę, ale bardziej polityczną. Polityczną. W której to burzy możemy, nie wiem, stracić generała albo ze stanowiska oczywiście, albo ministra, no bo też się tak może potoczyć to wszystko. Także no, konsekwencje mogą być dla nas duże z zupełnie innych powodów, niż na przykład mogliby to planować Rosjanie, gdyby rzeczywiście myśleli, że to mieli jakiś założony cel związany z wystrzeleniem tego pocisku. No i to jest właśnie ta słabość chyba nasza w tym momencie się objawiła, taka słabość państwowa i być może nawet słabość społeczna, bo jeśli politycy uznali, że wyjście na jaw takiej informacji może spowodować, nazwijmy to, popłoch w społeczeństwie i odbić się to na wyborach, które mamy w tym roku, to znaczy również, to nie tylko znaczy o słabości naszych polityków, którzy podejmują takie, a nie inne decyzje, ale to również świadczy o słabości naszego społeczeństwa albo o braku demonstracji ze strony społeczeństwa pewnego rodzaju dojrzałości. To znaczy, jeśli polityk kalkuluje, że społeczeństwo da się łatwo zmanipulować i będzie dosyć pochopne w decyzjach, no to wówczas zachowuje się inaczej, niż gdyby stwierdził, że okej, to przejdzie, opowiemy jak było, uspokoimy tą sytuację i Polacy to zrozumieją. No jakby wiesz, to jest system naczyń połączonych i niestety jako społeczeństwo ja oceniam na wielu różnych płaszczyznach, nie tylko na tej, że jesteśmy naprawdę słabi. Słabi zwłaszcza na kwestie podatni bardzo na sugestie z zewnątrz na przykład. Nie? Zobacz, jak ktoś powie, a co myślą o nas Francuzi, co myślą o nas Niemcy, co myślą o nas Amerykanie, co mówią ci, co mówią tamci. Tak, no jest. U nas to tak rezonuje, to ma olbrzymi wpływ polityczny. W zasadzie można w ten sposób wpływać, manipulować w jakiś sposób nawet u nas politykom, która się przekłada na realną władzę. No i tutaj znowu to społeczeństwo w mojej ocenie, no zobaczymy jak się zachowa, bo może się zachowa właśnie zupełnie dojrzale w tym przypadku, no ale kalkulacje były widocznie takie, że się nie zachowa racjonalnie społeczeństwo. I pytanie, czy politycy się mylili, czy się nie mylili. I no to jest bardzo trudny temat i bardzo, wydaje mi się, że dużo szkód wyrządził nas, ale być może da się to jakoś, te szkody jakoś zneutralizować, czy jakoś zminimalizować. No zobaczymy. To naprawdę jeszcze jest, teraz jest, mówimy o tym na gorąco, a być może za tydzień będzie spokojniej i być może ktoś wymyśli coś mądrego, co z tym fantem zrobić. A słuchaj, na koniec jeszcze muszę cię zapytać o taki wątek ukraiński, no bo jeżeli Ukraińcy informują, że taki pocisk leci, przelatuje też przez ich terytorium, czemu nie zestrzelili? No chyba jakieś tam, możemy mówić, że w interesie Ukraińców też jest jakieś tego typu punkty zapalne dość interesujące, żeby między Polską a Rosją były. Chociaż może między Polską... Wiesz co, nie doszukiwałbym się z tego względu, że Ukraina to potężny kraj. Oni mają dobrą obronę rakietową, przeciwlotniczą, ale z tego co wiem, to tego rodzaju pocisk jest bardzo trudno zestrzelić nawet przez taką obronę. Dlatego my na przykład podnosiliśmy myśliwce, żeby przechwyciły ten pocisk. A Ukraińcy mają dość ograniczone możliwości, jeśli chodzi o podnoszenie lotnictwa. Po pierwsze dlatego, że nie ma go dużo, a po drugie dlatego, że
no cały czas to lotnictwo musi się liczyć z tym, że może zostać zestrzelone, więc pewnie mają ograniczone pole manewru działania. Zresztą nie wiadomo, jak wyglądała trajektoria pocisku. I on mógł rzeczywiście przelecieć nad skrawkiem Ukrainy. Oni mogli tylko odnotować i nie zdążyć zareagować, prawda? No bo jeśli to leciało z rejonu Kurska, to ja podejrzewam, że ten pocisk mógł, wiesz, zahaczyć o północno-wschodnią Ukrainę, które to terytorium w zasadzie przez Ukraińców jest najsłabiej bronione i oni nawet w czasie walk lutowych i marcowych z zeszłego roku to terytorium w zasadzie oddali, prawda? Bo tam trudno jest się bronić, w związku z czym nie rozmiesza się dużych sił, nie rozmiesza się drogich systemów, na których nam zależy, więc być może tam mieli jakąś lukę i przez tą lukę ten pocisk po prostu przeleciał. Więc nie wykluczałbym tego. Gdyby on przelatywał nad Kijowem, no to już wtedy bym się zastanawiał, nie? No bo Kijów jest newralgicznym miejscem czy punktem dla Ukraińców, którego po prostu bronią. A z drugiej strony też trzeba patrzeć na to, że ja dokładnie teraz nie kojarzę tych okoliczności w tej dacie, ale wydaje mi się, że Rosjanie wystrzeliwują tego rodzaju pociski, żeby po prostu jakby przesaturować tą obronę przeciwpowietrzną. A więc pewnie wystrzelonych było tego dnia być może więcej pocisków, no i któryś z nich po prostu musiał przelecieć. Na koniec, Krzysztof, polecam głowy, nie polecam, czy za tydzień zapomnimy o sprawie, czy jednak ktoś będzie musiał odejść ze stanowiska za tą całą sytuację? To jest bardzo trudne pytanie, bo ja nie chciałbym, żeby w Polsce leciały głowy z powodu działań, powiedzmy, rosyjskich, nawet jeśli to są niezamierzone i jakieś incydentalne. Z drugiej strony temat pocisku, który wlatuje w naszą przestrzeń, gdzieś spada, mógł być to pocisk przecież z ładunkiem, to jest poważna sprawa. I jeśli popełniono jakieś błędy, rzeczywiście, to należy wyciągać konsekwencje, bo jeśli nie wyciągamy konsekwencji od osób odpowiedzialnych za jakieś uchybienia, no to wówczas będzie kiepsko, no bo nie eliminujemy wtedy, nie dajemy przykładu dla innych w danej strukturze wojskowej czy politycznej, że za błędy ponosi się odpowiedzialność. A jeszcze z trzeciej strony należy mieć na względzie, że wymogi polityki, zwłaszcza przedwyborczej, rządzą się też swoimi prawami, co może mieć bardzo negatywny wpływ na tą sytuację. Ja nie będę obstawiał, czy polecą głowy, czy nie polecą głowy, bo to w zasadzie to jest takie faktycznie zakładanie się o kwestie, o której się ma małe pojęcie, nie zna się tych informacji rzeczywistych, jak one wyglądały, ale oczekiwałbym, ja nie wiem, czy teraz to się da, no bo naprawdę no mleko zostało rozlane, ale powiedzmy, gdybyś mnie zapytał o to przedwczoraj, to oczekiwałbym od klasy politycznej i od wojskowych, żeby wyciągnięto konsekwencje od osoby odpowiedzialnej, jeśli rzeczywiście taka osoba, jeśli zostały popełnione błędy, jeśli taką osobę dałoby się wskazać. Natomiast troszeczkę w innym trybie, to znaczy niekoniecznie od razu, niekoniecznie publicznie, być może dałoby się to załatwić w jakiś inny sposób, nie podważający zaufania społeczeństwa, tak do klasy politycznej, jak i do wojskowych, bo wydaje mi się, że to zaufanie na obu płaszczyznach zostało podważone. No i pytanie, jak będzie wyglądał podział społeczeństwa? No my przynajmniej u nas na social mediach obserwujemy bardziej tą stronę, ludzie murem za generałem, tak? No zobaczymy. No niestety zawiodła przynajmniej w mojej ocenie ta komunikacja, no i z tym mamy często problem, jak komunikować. Myślę, że gdyby społeczeństwo się dowiedziało o tym fakcie znacznie wcześniej, zostało to mądrze, nie wiem, przedstawione, w międzyczasie poinformowalibyśmy o tym, jak modernizowany jest system obrony powietrznej w Polsce, wyszłoby to zupełnie inaczej. To znaczy, wiesz co, ja myślę, że nie można było poinformować społeczeństwa o tego rodzaju incydencie. Po prostu, już z tych przyczyn, o których mówiłem wcześniej, czyli
tych międzynarodowych, natowskich. No to co uważasz, że co NATO też powiedziało, ok, dobra, znajdźmy to i po temacie, a tu nagle się pojawia jakiś grzybiarz i mamy aferę? Myślę, że nie było tego, nie wyglądało to tak w tym przypadku, tylko na przykładzie Przewodowa. Tam podjęto pewnego rodzaju decyzję, co robimy, jeśli coś takiego się wydarzy. I na bazie tego rodzaju ustaleń nasi później działali. To znaczy, jeśli coś się wydarzy, no to w interesie NATO, w interesie nas wszystkich, żeby nie wybuchła jakaś wojna, żeby to nie eskalowało, staramy się właśnie minimalizować straty i nie udostępniać tego. Tylko tutaj popełniono błąd, bo to się wylało, tak? To po pierwsze, no, a po drugie jest taka kwestia, że my musimy wręcz teraz powiedzieć do naszych sojuszników NATO, słuchajcie, no nie może być takiej sytuacji, bo musimy mieć bardziej szczelną obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową, musimy mieć więcej być może samolotów tutaj u siebie natowskich, bo tego rodzaju sytuacje się zdarzają i będą się zdarzać i tutaj naprawdę zaraz społeczeństwo u nas się ugotuje po prostu, no bo nas atakują, a my jakby tutaj, to też jest niedobre dla NATO, bo jeśli taki incydent nastąpił, to NATO musi jakoś odpowiedzieć. No i jeśli publicznie wszyscy wiedzą, że coś takiego nastąpiło, to NATO powinno odpowiedzieć publicznie, a to już jak mamy do czynienia z polityką czy strategią prowadzoną na płaszczyźnie publicznej, oficjalnej, no to to może eskalować. W związku z czym w zasadzie teraz my musimy wręcz i NATO, nawet w swoim interesie, Amerykanie i cała reszta powinna powiedzieć, ok, nie dopuszczamy do tego, żeby to się stało jeszcze raz, tylko problem jest taki, że w Przewodowie to się stało już, nie? I tutaj znowu jest problem z tego tytułu, także nie wygląda to dobrze, po prostu to nie wygląda dobrze. Ja nie wiem, jak w tej chwili można by to było jakoś mądrze rozgrabić, że tak powiem. Nie? To, co przyniosą następne dni wokół sprawy z Bydgoszczą, znajdziecie oczywiście u nas na mediach społecznościowych, a komentarz do tych wydarzeń znajdziecie oczywiście na social mediach Krzysztofa Wojczala, na które gorąco zapraszamy, a linki do nich znajdziecie w opisie tego filmu. Krzysztof, bardzo ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni byłeś gościem naszego kanału. Jeszcze raz gorąco polecamy publikację Krzysztofa i życzymy wam miłego dnia. Dzięki. Dzięki, pozdrawiam, do usłyszenia.